Wciąż trwają analizy, jak wykorzystywane są suwalskie pływalnie. Temat został wywołany projektem złożonym do suwalskiego budżetu obywatelskiego dotyczącym remontu jedynej szkolnej pływalni, znajdującej się przy szkole podstawowej nr 10. Mamy akwapark, mamy basen, który funkcjonuje przy Osirze, i mamy basen przy SP nr 10, szkole podstawowej nr 10. Ta sprawa jest na moim biurku. Wstępna analiza jest przeprowadzona. Coś z tym musimy zrobić. Tylko dwa z suwalskich basenów, ten w Osirze i w szkole, pochłaniają rocznie z miejskiej kasy po milionie złotych. Najnowszy, Aquapark, jeszcze więcej. Czy faktycznie potrzebujemy aż trzech krytych pływalni? Zastanawia się prezydent. Niewykorzystane są te dwa baseny. Basen i basen przy szkole numer 10 wykorzystany jest tylko przez pół roku. Tak na dobrą sprawę, mamy trzy baseny, a jeden basen przez okrągły rok. Nie pracuje. Na to my pozwolić nie możemy. Trzeba będzie coś z tym y, zrobić. No, różne są koncepcje y, rozwiązania tej sprawy, ale będziemy wspólnie dyskutować z radnymi, zanim y, wystąpimy z jakąś propozycją. Ale to jest taki temat, którym powinniśmy się zająć, bo to są duże pieniądze, które no nie do końca pracują należycie. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zapadną pierwsze decyzje w sprawie najstarszych pływalni. Póki co ustalono, co generuje największe koszty. Jeżeli te baseny są po, y, oczywiście pozamykane, to i tak, i tak temperatury wody trzeba utrzymać. Trzeba za to ciepło zapłacić, a z tego nikt nie korzysta. I to jest właśnie taki ból, który, który no, widzimy, dostrzegamy. No i, i, i tą sytuację powinniśmy w jakiś tam sposób próbować rozwiązać. I to przed nami jest wszystko. Lik dokumentów w tej sprawie wciąż znajduje się na biurku Czesława Rękiewicza, który podczas jednej z grudniowych sesji gotów był zrezygnować z odświeżenia alewacji ratusza i przeznaczone na to środki przekazać na remont szkolnej pływalni. Pytany przez nas nie był w stanie precyzyjnie określić, kiedy zapadnie decyzja w tej sprawie i czy oraz jakich ewentualnych zmian możemy się spodziewać w funkcjonowaniu suwalskich basenów.